Cześć. Dzisiaj mówimy sobie trzy bardzo fajne i praktyczne zasady tworzenia skutecznych fiszek. Coś, co bardzo ułatwia Ci cały proces przenoszenia wiedzy, konwertowania jej na fiszki. Niektórzy lubią ich używać, tych zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, ale nie do końca wiedzą, w jaki konkretnie sposób powinny to robić. Ja jestem osobą z natury dosyć dobrze zorganizowaną, jeżeli chodzi o proces uczenia się. Ja po prostu wiem, jak przygotować sobie notatki w taki sposób, żeby one potem były fajne do zapamiętywania. I mniej więcej to Ci dzisiaj postaram się pokazać na przykładzie fiszek. Także zacznijmy. I ja korzystam z narzędzia o nazwie Quizlet. Myślę, że część z Was kojarzy, część z Was nie kojarzy. Jeżeli nie kojarzysz, to zaprzyjaźnij się koniecznie, bo to świetne narzędzie, które już darmowe, w darmowej wersji daje Ci bardzo fajne feature'y, bardzo fajne korzyści. Myślę, że warto się z tym zaprzyjaźnić. Najlepsze generalnie jest do nauki języków, ale w moim przypadku sprawdza się również świetnie do nauki takich bardziej skomplikowanych przedmiotów, które wymagają definicji, zagadnień, pojęć. I na takim właśnie dzisiaj będę operował w przypadku. I teraz zasada numer jeden, gdy tworzymy fiszki. No to przejdźmy sobie do naszego zestawu, który stworzyłem na potrzeby tego właśnie ćwiczenia. Mamy zestaw, który będzie nam mówił o Stanisławie Auguście Poniatowskim. I pierwsza zasada jest taka, aby unikać przeładowania treścią. Zobacz sobie tę pierwszą fiszkę. Ona wygląda tak. No, Stanisław August Poniatowski, tak? Król Polski w latach 1764-1795, jakoś Stanisław II August, bla, 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 bla. I tak sobie możemy czytać w nieskończoność. Bez sensu. No, to należy skrócić. To po prostu należy skrócić. Dobra fiszka zawiera mało treści. Jest konkretna. Jednym, dwoma, maksymalnie trzema zdaniami, krótkimi, oferuje Ci cały przekaz. A jeżeli widzisz tam już 5, 6, 10 zdań złożonych z przecinkami, wypełnionymi jeszcze takimi słowami jak ponieważ albo dlatego, że bla bla bla, to nie zadziała. Twoja pamięć tego nie lubi. Od razu Ci mówię. I co ja sugeruję, żeby zrobić, i to jest przy okazji zasada numer 2, to jest zasada pod tytułem: lepiej mieć więcej fiszek, ale z mniejszą ilością treści. Czyli lepiej mieć 20 fiszek zawierających naprawdę krótkie formy, niż jedną fiszkę przepełnioną całym materiałem, tak? Bo to nie ma sensu. I co ja bym zrobił w kontekście Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdybym na przykład miał się nauczyć na jakąś przykładową klasówkę z historii losów tego króla, to stworzyłbym sobie cały zestaw o nazwie Stanisław August Poniatowski i każdy punkt z jego życiorysu, z tego, co jest o nim najważniejsze, najważniejsze fakty, skonwertowałbym sobie właśnie w taką fiszkę. I na przykład jest data panowania 1741-1795. Rola. No, był inicjatorem reform ustrojowych Sejmu Czteroletniego, ok? Krytykowany był za niezdolność zapobiegnięcia rozbiorom. Ale też, co istotne, był znany również jako Stanisław II August. I taką tendencję właśnie wdrażam w fiszki. To mi bardzo pomaga, ułatwia cały proces. I co jest jeszcze ważne, to Quizlet. Narzędzie, które naprawdę bardzo mocno polecam. I to nie dlatego, że dostałem jakiś hajs za to, żeby reklamować. Po prostu korzystałem i jeszcze raz korzystałem. Dzieliłem się nawet ze swoim rokiem na studiach i wszyscy mieli z tego benefity, że tak powiem. Bo to jest świetny sposób na przechowywanie wiedzy, zarówno na aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce. No po prostu każdy może mieć do tego dostęp, można stworzyć klasy, można też grać w jakieś gierki edukacyjne. Jak sobie teraz przejdziemy przez proces tych fiszek, no to sobie zobaczymy, że ta pierwsza akurat jest fajna, ta druga też jest fajna, ta jest w porządku, to już jest po naszym rozbiciu.
ale na przykład ten Stanisław August Poniatowski, gdybyśmy w ten sposób układali fiszkę jak teraz, zobacz, ile tu jest treści. Po prostu się tego nie da czytać. Wobec tego, tak jak powiedziałem, idziemy w taki trend, że rozbijamy sobie wszystko na poszczególne elementy i na te poszczególne odpowiedzi elementy układamy takie właśnie krótkie odpowiedzi. W ten sposób uczy się dużo przyjaźniej, jeśli chodzi o nasz mózg, tak? On nie lubi przeładowania jakimiś kolosalnymi ilościami liter. I co jest ważne jako trzecia zasada, to jest to, że Quizlet oferuje fajne narzędzie analizy. Jeżeli sobie zrobicie na przykład quiz, Quizlet analizuje i zobaczmy sobie, teraz na przykład tutaj było dużo błędów, tak? I Quizlet w tym momencie wychwytuje, co zrobiłaś źle. I na przykład +2, +2 jest tam do konkretnych tych odpowiedzi, to było dobrze, nad tymi fiszkami nie musisz jakoś mocno się pochylać, ale powiedzmy, że warto by było poćwiczyć sobie fiszki dotyczące roli i tego na przykład drugiego określonego imię na przykład, tak? A więc analiza tego, co ci poszło na dobrze, które fiszki są takie, że już możesz sobie odłożyć, bo wszystko wiesz, a które są takie, że musisz sobie jeszcze pamięciowo je obrobić. Świetna jest tutaj również metoda Leitnera. Proponuję ci sobie poczytać o tym. Ona akurat polega bardziej na fiszkach takich fizycznych, że układasz sobie w 5 pojemnikach karteczki i jak już jest jakaś przez ciebie bardzo dobrze opanowana, to potem sobie po prostu przekładasz, aż wszystkie lądują w jednej i jesteś, powiedzmy, już gotowy z całym materiałem, tak? Także 3 zasady tworzenia fiszek. Po pierwsze, mało treści, staramy się pisać konkretnie. Po drugie, lepiej więcej fiszek z mniejszą ilością treści niż mało fiszek napakowanych treścią po brzegi. I po trzecie, bieżąca analiza tego, co z tych fiszek już umiesz, a czego jeszcze nie za bardzo i co musisz sobie poćwiczyć. Także z mojej strony to tyle. Polecam ci aplikację Quizlet, polecam ci metodę fiszek, bo bardzo się przydaje, zwłaszcza jak masz dużo materiału na studiach, na powiedzmy szkole średniej. Właściwie w każdej szkole, w większości sytuacjach, nawet jak pracujesz, to też możesz sobie fiszkować i to naprawdę jest bardzo pożyteczna metoda. Tyle z mojej strony, pozdrawiam!